kapłaństwem, z księdzem prowincjałem i księdzem rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Drodzy siostry i bracia, droga kochana młodzież, tak pięknie zebrana w trudnym czasie właśnie tutaj w House Concordia, by modlić się, wysławiać Pana i budować Kościół, ten, który jest i ten, który będzie tutaj na niemieckiej ziemi. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Jak wiemy, Stary Testament zapowiada to, co miało nastąpić. To, co zawarte w Starym Testamencie, spełniło się, o czym czytamy w Nowym. Ale też z drugiej strony, czytając Nowy Testament, odkrywamy głębię sensu zawartego w Starym Testamencie, chociaż ludzie Starego Testamentu tego sensu nie potrafili, nie byli w stanie odczytać. Tak właśnie należy spojrzeć na to wydarzenie, o którym słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Księgi Rodzaju, jak to do Abrahama przyszli trzej wędrowcy. Ten opis jest dość zagadkowy. Abraham pada przed nimi na twarz. Jest mowa o tym, że to jest Pan. Są trzy osoby, które mówią raz, wszystkie razem. Innym zaś razem mówi tylko jedna. To, drodzy siostry i bracia, już zapowiedź jednej z największych tajemnic chrześcijańskiej wiary, objawienie Trójcy Świętej. Znacie zapewne słynną ikonę Lublowa, jeśli nie, to wejdźcie do internetu, zobaczcie ją, a przede wszystkim przeczytajcie niektóre przeciwne interpretacje związane właśnie z tą ikoną. Bo ona przedstawia właśnie tych trzech wędrowców, którzy poprzez układ głów, kolor szalów, tworzą jedno i ucztują. To jest właśnie jakby zobrazowanie tego, cośmy przed chwilą słyszeli. A to, cośmy słyszeli, to jedna zasadnicza prawda. Bóg przychodzi do człowieka. Trójjedyny Bóg. W przypadku Abrahama, ojca wierzących, widzieliśmy cześć nadzwyczajną, oddawaną przez Abrahama tym trzem wędrowcom i gościnę, jaką on im udziela. A potem ta niezwykła rozmowa. Zapowiedź tego, co po ludzku jest niemożliwe. Oto starcy, bo taki był Abraham i taka była jego żona Sara, za rok mają otrzymać potomka, upragnionego, zapowiadanego, będącego zapowiedzią spełnienia się tej obietnicy, którą usłyszał Abraham w Ur Chaldejskim, że z niego narodzi się wielki naród. Lata płynęły, potomka nie było, zwątpienie rosło. I naraz Bóg przychodzi i mówi: będzie za rok dziecko, wasze dziecko. Sara nie jest w stanie tego pojąć i zrozumieć, więc w swoich myślach pewno z powątpiewaniem się uśmiecha. I naraz Bóg mówi o tym, co ona myśli. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, co więcej, Bóg zna zamiary każdego serca.
zamiary i myśli. I próba wyparcia się tego kończy się dla Sary swoistą kompromitacją. Śmiałaś się. Nie mów, że się nie śmiałaś. Śmiałaś się z moich słów. Ale mimo to, że wątpisz, doznasz miłosierdzia. Będziesz matką. Będziesz matką wielkiego narodu. To są początki dziejów zbawienia, które Bóg dokonał poprzez naród wybrany. Upłynęły wieki, zanim doszło do wypełnienia się czasów, kiedy to jednorodzony Syn Boży narodził się z przeczystego łona Najświętszej Marii Panny. Nie tylko Mesjasz zapowiadany przez proroków, ale Boży Syn, który swoją nauką i swoimi czynami objawił nam pełną prawdę o Bogu, jedynym w Trójcy Świętej, a jednocześnie objawił pełną prawdę o człowieku, będąc wcielonym Bożym Synem. I słyszeliśmy, jak był przyjmowany. Wielu synów Izraela nie chciało przyjąć jego mesjańskiego posłannictwa. Inni, widząc cuda, fakty, którym nie można było w niczym zaprzeczyć, mieli już tylko jedną interpretację. Czyni to przez swego ducha. I na tle tego rozdwojenia, tego odrzucania i wzgardy wielokrotnie okazywane Jezusowi Chrystusowi, na tym tle pojawia się ów setnik, poganin. Nie znał zapewne niezwykłości żydowskiej wiary, ale wiedział, że wierzą w jedynego Boga, którego nie wolno przedstawiać w żadnym wizerunku. Ale na pewno słyszał, że Jezus z Nazaretu jest kimś wielkim. Kimś, kto może czynić rzeczy niemożliwe. Że jest tak potężny, iż wystarczy tylko Jego słowo, by uzdrowić z ciężkiej choroby, z paraliżu. Nie musi przyjść, nie musi spojrzeć ani dotknąć swoją ręką. Wystarczy, że powie. Wiara w potęgę słowa Jezusa Chrystusa. I to zadziwiło nauczyciela z Nazaretu. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. I ta wiara ostatecznie sprawiła, że sługa owego setnika odzyskał zdrowie. Drodzy siostry, bracia, droga młodzieży, ostateczne potwierdzenie tego, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, grzech i szatana, było Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci na krzyżu. Pokonał to, co po ludzku wydawałoby się niemożliwe. Bo jak pokonać śmierć, skoro ona jest najbardziej największą oczywistością ze wszystkich oczywistości tego świata? Jak pokonać grzech, skoro mędrzec pański mówi, że nawet sprawiedliwy 7 razy na dzień upada? I
jak zwyciężyć szatana, ojca wszelkiego kłamstwa, skoro odnosi się wrażenie, że tylko kłamstwo ma prawo istnienia w tym świecie. Ale on zwyciężył. I całe wielkie dzieje chrześcijaństwa, trwające już prawie 2000 lat, to dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest prawdą o Bogu i o człowieku, który jest życiem, bo życie daje, który jest drogą prowadzącą do Ojca bogatego w miłosierdzie. I w tę historię, wielką, wspaniałą historię Kościoła, wpisuje się, jak mało kto w ostatnich dziesięcioleciach, święty Jan Paweł II. Doskonale wiecie z tego, co mówili wam, czy mówią rodzice i dziadkowie, jak cała Polska z ogromnym wzruszeniem przeżywała pierwsze słowa jego pontyfikatu 22 października 1978 roku. Zwłaszcza też, żeby się nie bać. I tu nie chodziło o jakikolwiek strach czy obawy. Chodziło o to, żeby się nie bać, wprowadzić Chrystusa do swojego życia. I to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, ekonomicznym, politycznym. Nam się to dzisiaj może wydawać jakoś oczywiste. Ale moi drodzy, świat, Europa wtedy była przydzielona żelazną kurtyną. Papież zwracał się do całego świata, a więc także do tych, którzy byli po drugiej stronie żelaznej kurtyny. W systemie, który z samego założenia był systemem materialistycznym i ateistycznym. Systemem, który głosił z dumą o sobie, że jest naukową wizją świata. A Jan Paweł II mówi: nie bójcie się otworzyć na Chrystusa. Nie bójcie się na Niego otworzyć dla dobra człowieka. Jeśli wam na dobro człowieka zależy, to się na Niego otwórzcie, na Chrystusa. Bo jedynie On wie, co w swoim sercu kryje człowiek. Jedynie On to wie. Kilka miesięcy później rozpoczęła się jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny. 2 czerwca 79 roku przemawiał na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Rozwinął tę myśl o Chrystusie, bez którego człowiek nie jest w stanie siebie zrozumieć. Papież dodał: to się odnosi nie tylko do wierzących, do chrześcijan. To się odnosi także do wszystkich Polaków. Także tych, którzy są gdzieś, jak sądzą, na poboczach Kościoła. I dalej, to zupełnie nowa jego myśl, polski naród w całej swojej wielkiej, chwalebnej, ale także tragicznej historii nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. I jako symbol wskazał na leżącego na bruku Warszawy w sierpniu 1944 roku podczas powstania warszawskiego pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż.
przemietknięty, wskazujący swymi palcami na napis, który znajdował się na postumencie pomnika. Sursum corda. W górę serca. Pozwólcie, moi drodzy, że tu w tym momencie odwołam się do mojego osobistego wspomnienia z tego właśnie wydarzenia. Nie było mnie wtedy w Polsce. Byłem na studiach w Rzymie. Czerwiec. Czas egzaminów. I to w tych upałach włoskich. Więc bardzo często było tak, że po zdaniu egzaminu jechaliśmy sobie nad morze kolejką, to jest pół godziny zaledwie, żeby troszkę ochłonąć, nabrać sił. No ale oczywiście staraliśmy się śledzić to wszystko, co się działo wtedy w Polsce. To był pierwszy dzień pielgrzymki papieża. Więc na plaży słuchaliśmy z małego radyjka przemówienia papieża. Polskie Radio wtedy miało jeszcze inny maszt i było słyszalne nawet na piaskach Ostii. I w pewnym momencie głos papieża zamilkł. Myśleliśmy, że wyczerpały się baterie. Nie, przekręciliśmy na inną stację. Radio odbierało zupełnie dobrze, nadawane na innych falach program. Wróciliśmy znowu na tę stację, na częstotliwość pierwszego programu, milczenie. I teraz nieoczekiwanie znowu słyszymy głos papieża. Co więcej, naraz odkrywamy rzecz niezwykłą, że papież kontynuuje tę myśl, która została jakby przerwana kilka minut wcześniej. I ta sytuacja się powtarzała jeszcze kilka razy. Dopiero później zrozumieliśmy, co się wydarzyło. Otóż ówczesna cenzura wycinała te fragmenty, jeśli tak można powiedzieć, nauczania papieskiego, kiedy ludzie przerywali papieżowi i klaskali. Ani Polska, ani świat nie mieli się dowiedzieć nic o tym, że ludzie reagują pozytywnie na słowa papieża. Że on trafia do ich serc. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówi, kim jest Chrystus. Dla dziejów każdego człowieka, dla dziejów każdego Polaka i dla dziejów polskiego narodu. I że ma prawo obywatelstwa do naszej polskiej historii. To było preludium do tego, co się dokonało prawie dokładnie 2 lata później. Świat nie chciał słuchać głosu papieża o Chrystusie. Wielcy tego świata zdecydowali, żeby zamknąć mu usta. I dlatego 13 maja 1981 roku doszło do zamachu na jego życie. Nie gdzie indziej, jak właśnie na placu świętego Piotra. Tam, gdzie po raz pierwszy świat usłyszał jego potężne wołanie: otwórzcie drzwi Chrystusowi. I wtedy świat doświadczył po raz wtóry, co znaczy, że są pewne rzeczy możliwe dla Boga, choć niemożliwe dla człowieka. Papież nie miał prawa przeżyć tego zamachu. Kardynał Dziwicz kilkakrotnie opowiadał o tym, jak papież kilka miesięcy później, wróciwszy do zdrowia, udał się do celi Ali Akczy, by mu raz jeszcze przebaczyć. Ale Ali Akcza wcale przebaczenia nie oczekiwał. On się tylko pytał, jak to jest możliwe, że ty żyjesz. Co się stało, że ty żyjesz jeszcze?
Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To powiedział Bóg do Abrahama. Te same słowa mówi do każdego, kto w Niego wierzy. Dla mnie nie ma nic niemożliwego. Tylko uwierz. Tak jak ten setnik. Uwierz w potęgę mojego słowa. Jan Paweł II uwierzył. I stąd ta jego modlitwa kończąca homilię 2 czerwca 79 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. To nie było bynajmniej jakieś piękne zakończenie homilii. To było wołanie człowieka, który jest głęboko przekonany, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I jest w stanie zmienić oblicze tej ziemi. Chociaż wtedy warto też o tym pamiętać. Wszyscy najbardziej znakomici politycy świata zachodniego uważali, że jeżeli runie mur berliński i żelazna kurtyna przestanie działać, to to będzie możliwe tylko i wyłącznie za cenę wojny atomowej, której następstwem byłoby zniszczenie ogromnych połaci Europy, zwłaszcza Europy Centralnej. Tak mówili mądrzy tego świata. A Jan Paweł II wierzył w potęgę Boga, który jest jedynym Panem ludzkich dziejów i historii. Jeśli się wierzy do końca, to to, co jest niemożliwe dla człowieka, naprawdę się spełni. Mówię to do was, moi drodzy. W tym czasie, w którym przyszło nam żyć, zaczyna się trzecia dekada XXI wieku. Ci, którzy pamiętają, jak wchodziliśmy w rok 2000 i te wielkie oczekiwania, wiedzą, jak te oczekiwania były powierzchowne. Jakie przekonania, że odtąd będzie cudowny wiek XXI, że to, co się złożyło na tragiczną historię wieku XX, już się nie powtórzy. Łącznie z tymi dwoma systemami walczącymi z chrześcijaństwem, potężnymi systemami, z jednej strony czerwonym, bolszewickim, z drugiej strony brunatnym, nazistowskim. Że to nie powróci. Patrząc na ogrom nieszczęść, które są, na prawa, które godzą w życie drugiego człowieka, zwłaszcza nienarodzonego. Także na tę pandemię, która sparaliżowała największe gospodarki tego świata. A ludzi pozamykała w swoich domach i skazała na wzajemną izolację. Patrząc na to wszystko, widzimy, jak człowiek jest sam w sobie, słaby, bezradny. Że w gruncie rzeczy niewiele może, ale wiele może z tym, który go umacnia. Mówiąc słowami świętego Pawła. Wiele może, jeśli uwierzy w Boga, który jest naszym Ojcem. Ojcem nas wszystkich. Ojcem, który nas kocha i któremu zależy na naszym szczęściu. W to uwierzyć, to naprawdę wiele móc. W tym świecie, przy tych ograniczeniach, przy tych trudnościach, przy tych zwątpieniach.
wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc dziękując wam, moi drodzy młodzi przyjaciele, żeście chcieli przyjechać tutaj, wspólnie się modlić, razem adorować Pana Jezusa, który jest z nami i dla nas. Dziękując wam za ten przykład wiary, jednocześnie zachęcam, byście się nie poddawali presji tego świata, choćby wydawało się, że nic nie jest w stanie jej pokonać. Po ludzku nie. Z Chrystusem tak. I o tę siłę wiary dla siebie, teraz, ale także dla tych wszystkich, z którymi się niedługo spotkacie w swoich domach, w swoich kręgach koleżeńskich, przyjacielskich. Wszędzie tam, gdzie pójdziecie, przekażcie to, że Chrystus jest i że powiedział: jestem z wami aż do skończenia świata. I powiedział także: bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Prawie 2000 już lat te bramy piekielne Kościół przemóc pragnął. Z historii wiemy, na darmo. Tuż przed swoją męką Chrystus powiedział przecież: jam zwyciężył świat. Nikt inny.